Siema, siema, tutaj Kongu, witam was w kolejnym odcinku z gry Minecraft Heroes. Z gry Minecraft, właściwie z serweru Minecraft Heroes. Oczywiście link macie, znaczy IP macie w opisie, więc zapraszam bardzo serdecznie. W tym odcinku zjemy sobie. W sumie po co to, skoro mamy mięsko? I znowu sobie będziemy chodzić, gdzieś tam sobie pochodzimy, pokrążymy, mam 64 strzały, jakby coś się dokupi, jak mi się będzie dobrze chodziło, ale nie chcę po prostu mieć więcej przy sobie, bo to strata pieniędzy. No tak, więc po pierwsze, na początku właśnie, dostałem nowego skina od Roxosa, który jest bardzo podobny do mojego i to mi się bardzo podoba, tylko bluza jest dziwna. Znaczy, chodzi o to, że tak średnio pasuje do skina, bo ogólnie jest naprawdę zajebista i będę sobie używał tego skina. Plus do tego zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Otóż teraz można zobaczyć. Nie da się bliżej wziąć. W każdym razie tutaj pod lewym okiem mam... Co to była za strzała? Pod lewym okiem mam taką szarą kropkę. No, więc to tyle z tych błędów, ale to nie jest jakiś poważny błąd. I tak będę sobie chodził i używał tego skina. Bardzo za niego dziękuję. Fajnie, że się bawicie w takie rzeczy. Właściwie ty się, Roxy, zbawisz. Bardzo, bardzo ci dziękuję. I tyle. Dobra, przechodzimy do odcinka, żeby tak nie przynudzać, bo troszeczkę to może być nudne dla innych. Ale no cóż, no nie można nie podziękować za takiego skina. Więc dobra, lecimy sobie dalej. Polecimy w tę samą stronę, w którą szliśmy poprzednio. Tam nie byłem jeszcze więcej niż poprzednio. Tylko raz tam byłem, więc... Też w ogóle nie grałem od poprzedniego odcinka, w ogóle już nie gram w Minecrafta, raczej bez odcinków. Co z jednej strony jest normalne, bo ile można grać w Minecrafta, ale z drugiej strony też słabe, bo w sumie Minecraft to fajna gra. To już zależy jak patrzeć, z jednej strony fajnie, z jednej strony niefajnie. Z jednej strony zabijemy owce, z drugiej strony tego nie zrobimy, no tak, o, a to jest różowa owca, łomatuch, no. Ja myślałem, że to świnia, ale to różowa owca. Zabiłem różową owcę, jak mogłem, what have I done? Nie. Ale dobra, trudno. Nie możemy płakać nad każdą zabitą owcą, jest... Dwie czarownice, ale jaja! O, ty szmato. Czymś mi tutaj... A, cholera, one zatruwają. Ja szczerze mówiąc, jeszcze nigdy wcześniej nie oberwałem od czarownicy, bo zabijałem je z daleka. Więc nie wiedziałem, czym one biją. Ała. Weź ty tam, idź, umrzyj. O, tutaj czymś gorszym chyba biją. Weź ty, idź tam, też umrzyj. One dają dużo ekstra, więc są fajne, lubię je spotykać. I ty też umrzyj. I cię dobiję mieczem moim. Oh yeah! Zabite. Pięknie. Ile po 120 ekstra? Czy oni tego nie znerfili przypadkiem? W ogóle widzę, że są troszeczkę wyższe ceny. Co mi się tak średnio podoba. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo strzały, 32 strzały kupiłem za 9 denarów, więc to chyba jest więcej niż się wtedy płaciło, bo wtedy się, nie wiem czy nie 8, ale no to nie jest duża podwyżka, jeśli w ogóle, bo mogło mi się pomylić, dawno nie grałem, tak? Ale bardzo możliwe, że jednak jest. Cholera jasna, ile tego można zjeść? W sensie, to mnie zabije? A nie, dobra, już myślałem, że to mnie zabije, ale nie. Na szczęście nie. Ała, spadłem, no ale dobra. Zaraz mi się życie odrodzi, no, no longer, to my chcemy przecież, rzeczywiście, że chcemy nowe jedzonko. Dim, 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 dim. Umarła. Dobra, w takim razie, czy tutaj już nie ma tych szkieletów? Nie ma chyba. Chyba nie. Dobra, mamy sobie kolejną. Tutaj jest coś, dużo strzał jest. Czy ktoś tutaj nie chodził przypadkiem? Czy to jakieś kostki? Czy o co tu, tutaj chodzi? Bo ja nie strzelałem aż tyle, żeby tutaj były strzały. Chyba, że to przypadkiem jak strzelałem do czarownic nie trafiałem. To bardzo możliwe, że wtedy poleciało. Ale też bardzo możliwe, że ktoś tutaj po prostu chodzi, przecież sam na tym serwerze nie jestem, nie gram tutaj sam. To w końcu nie jest single player. O, ile tutaj jest normalnie tych kurczaków. O nie! Ich, zmarnowałem strzałę. Jebut! Czy nie tyle zmarnowałem strzałę, co zmarnowałem kurczaka. Bo bez sensu zabiłem go po prostu, no... Zwykłą strzałą, a nie upieczoną. Znaczy nie upieczona strzała, nie płonącą strzałą, o tak. Upieczone to raczej nie są te strzały. Headshot! Prrr. Dobra, napierdzielamy dalej w takim razie. Hop. W ogóle, co tutaj robią te... Kogoś śledzę chyba. Bo coś to tutaj jest dziwne. Zobaczcie, kolejne te. Czy ja kogoś śledzę? Jest to bardzo możliwe. Albo ktoś mnie śledzi i wpędza mnie w zasadzkę. Na przykład. Ile świnek? Pozabijam je wszystkie przecież.
Oczywiście, że poza... Ha, świetnie. Jebut! Oh yeah. Jebut! Jebut! No, nie w tego chciałem. W tego chciałem szybko, zanim się skończy. A, skończyło się. Dobra. Jebut! Tutaj pięknie. O, ale mam dużo mięcha. To mi się podoba. Dobra, to zjedzmy w takim razie troszeczkę tego mięcha. Nie, więcej nie. Mogę biegać, aby się zmarnowało, więc więcej nie. Dobra, hoppa, hoppa. No longer. Dobra, ładujemy. Jebut! Prosto między oczy. Szkoda, że są tutaj tylko te. Ale dobra, zawsze polowanie się przyda. Więcej jedzonka będzie. Nie tylko na polowanie będzie więcej jedzonka, tylko tak ogólnie będzie więcej jedzonka. No longer, dobra. Wbijamy sobie. Jebut! Hoppa! Już mamy kolejny ten. Jakaś wieża. Czy ktoś gdzie przed chwilą jej używał? Zaraz znajdę jakąś kupę jakiegoś, nie wiem, zwierzęcia i... Był tu pół godziny temu. Jest niedaleko, idziemy. Albo... Są dwa dni przed nami. Musimy iść, bo to widać. I musimy przyspieszyć kroku, żeby ich dogonić przed końcem tego miesiąca. Bo wielka bitwa się szykuje i coś tam i trzeba to zrobić, nie wiem. Nie wiem, w każdym razie wsiadamy na konie i bez tracenia czasu lecimy. Musimy ich powstrzymać. Bom, 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 bom. Dobra. Wbijamy się tutaj. A co? A co? My się będziemy. Widzę, że brzozowy las tutaj jest. Są jakieś... No ktoś tutaj był. Widać. Widać ślady po ludziach. No ale, ale trudno, nie obchodzi mnie to za bardzo. Właśnie. Tak chciałem sobie, że następny jak teraz napnę łuk, to teraz już będę ładował strzałę. A już myślałem, że tamte czerwone kwiatki to jest pająk, ale niestety. Dlaczego niestety? Bo chciałbym expić, po prostu chciałbym expić. Ja wiem, że expienie na pająkach czy coś to już za bardzo nie ma sensu, ale i tak jest w sumie. Ała, ała. I tak jest fajnie. Hop, 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 hop. Co to są jakieś dziwne... Ja nie znam tutaj takich roślinek jeszcze. Nie wiem, co to jest. Jep. What? To było dziwne. Ale nieważne. Cześć. Dlaczego aż takie lagi są, really? Ha. Może gościu jest tu. Tu gdzieś jest czyjś dom. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak sobie oznaczył, że niby nic. Nie wiem, sprawdzam pod drzewami, bo lubię, ja sam lubię się pod drzewami rozkładać. Dobra, trudno. Lecimy dalej w takim razie. Zabijemy łowieczkę headshotikiem. Nie, to nie był headshot, cholera. Dobra, zjedzmy sobie stafix. Zagryziemy sobie arbuzami, żebym miał full mięsek. Ja mam arbuzy, mięska mi się ładują. Fuck yeah. Fuck logic właściwie, a nie fuck yeah. Nie wiem, czy niszczy komuś oznaczenia, czy co mu niszczę. Czy to ktoś tak sobie po prostu zrobił. Nie wiem, ale chciałbym kogoś znaleźć, żeby było ciekawiej. Bo tu właściwie tylko chodzimy i nic się nie dzieje, tylko zabijamy zwierzęta. A tak to by było przynajmniej trochę akcji, nie? Byśmy spotkali jakiegoś ziomka, od razu byśmy postarali się oczywiście go zabić. No bo dlaczego nie? Ja to lubię zabijać. W sensie innych. Ale to głupio brzmi. Aż tak dziwnie, strasznie. Ja to lubię zabijać. Dobra, hops. Czy kogoś tutaj widać? Nikogo tutaj nie widać. No dobra, to idziemy. O, fuck! Nic nie straciłem? Pozdro. A tutaj już straciłem. Dziwne. Dziwne. Hoppa. Dobra, lecimy. Trochę tutaj nie ma jak wejść, ale właśnie znalazłem wejście na te drzewa. Widzę, że tutaj ktoś sobie chodzi po tych drzewach, bo wątpię, żeby wszystkie... O! Cześć, pająku. Dwa pająki. Cześć. Jeden już nie żyje, a drugi... O! O cholera, tutaj jest ich więcej! Ja pierniczę! Fak, 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 fak. Czy ktoś do mnie strzela, czy kostek? Nie wiem. Ale mam schizę.
Że to ktoś. Co są? Takie lagi są? Czy ja go nie trafiam? Ja go nie trafiałem? Serio? What the fuck? What the fuck? Nie! Zginąłem! Serio? Dobra, lecimy tam. Home. No cóż. Wychodzę tak po prostu, bo po co? Mam się tutaj pokazywać jakby. Dobra, to ja robię cięcie. Działa, nagrywa się nawet. Cholera, troszeczkę tutaj zepsułem. Mam nadzieję, że nic się nie stało. Muszę trochę porozciągać jeszcze obraz. Cholera, coś mi tutaj teraz nie pasuje. No cóż, coś zepsułem. No nieważne. W każdym razie ciśniemy ileż można. O nie, i teraz się robi noc, serio? Jak ja stwierdziłem, że będę szedł tak na YOLO Swaggera. Zajebiście. Coś mi się wydaje, że znowu zginę. Oj, coś mi się tak wydaje. Ewentualnie sobie wyjdę z gry. Jak mnie coś będzie mocno biło. Ale to raczej i tak mi nic nie da, bo musiałbym się logować po jakimś tygodniu, żeby tam były inne stwory. Cholera, trochę idę złą drogą, ale wiem, że potem szedłem tam, więc nie ma takiej aż takiego ciśnienia, żebym szedł dokładnie tak jak szedłem. Ponieważ jakoś tam znajdę to. Mam nadzieję, że moje itemki jeszcze będą, chociaż zaraz pewnie będzie czyszczenie świata. Zresztą teraz nie patrzyłem, czy było, czy nie. Ale przy kościele. Tak napiszę, ponieważ wiem, ja wiem, że sam, ja sam długo szukałem strasznie górnika, nikt mi nie chciał powiedzieć, ale no, ale cóż. No, ktoś tam już im mówią, tak, ja powiedziałem, druga osoba mówi, to fajnie z jednej strony, ale dlaczego mi nikt nie chciał powiedzieć, aż taki odpychający mam nick? Nie, no, bo nie jestem dziewczyną, tak, a tamta takie wrażenie przynajmniej sprawia, że jest. I może stąd to się wzięło, aha, zaraz nie będę mógł biegać, no super. No już mnie biją zombie, znaczy jeszcze nie biją, ale już słyszę gdzieś tam zombie. Jestem pewny, że zaraz gdzieś mnie coś tutaj zabije, fajnie. Cóż, jak tylko będzie czyszczenie, no to już zrezygnuję oczywiście z tego. No i dlatego nie chciałem mieć dużo... Ach, ja miałem tyle jedzenia przy sobie, ja pierniczę. Ale to było słabe. Znaczy, straszne. Da się gdzieś tepnąć, gdzieś, gdzie ja byłem. Są takie pluginy, ale raczej tutaj nie jest zainstalowany. Są takie pluginy, że w ogóle się robi skrzynia tam, gdzie się zginęło i można sobie przyjść i ją sobie normalnie, spokojnie odebrać. No fajnie, byłem tutaj, to wiem. Ale czy zdążę dojść gdzieś indziej? Zaraz mnie w ogóle zacznie bić głód, bo strasznie szybko mi schodzi, z tego co widzę. Opa! Jebut. Dobra, idziemy, no. To nie jest daleko. Mam nadzieję, że zaraz nie będzie czyszczenia świata. Pewnie tuż przed tym będę widział itemki. Wejdę na nie tak jak kiedyś ktoś umiał. Już je widział, wszedł na nie, myślał, że je zebrał, ale nie zebrał ich, było czyszczenie świata. Wchodzę w martwą strefę, what the fuck? Co to jest martwa strefa? To jest martwa strefa tam, gdzie zginąłem? Proszę. What the fuck, martwa strefa? Dziwne. Czekajcie, troszeczkę źle poszedłem. O, cześć. Chyba, że martwa strefa... O, shit, zombie mnie goni. Shit. Cholera, już teraz nie pamiętam, gdzie ja muszę wejść. Czy ja muszę tam na tamtą górę, czy gdzie? Nie pamiętam. No powiedzmy, że tak. Więc przejdziemy sobie tędy, przepłyniemy właśnie. Albo w sumie nie. Ja chyba szedłem tam. W sumie tam będzie łatwiej przejść, to jednak przepłynę znowu. Ten zombie mnie nie goni. To tyle fajnego, że ten zombie mnie nie goni. Ale dobra, ciśniemy sobie. Mam nadzieję, cholera, nie obserwowałem czatu, więc nie wiem, czy było czyszczenie, czy nie było czyszczenia serwera. Mam nadzieję, że jeszcze nie. Kto to doda do gildii? Nikt nie doda do gildii. Nikt. Dobra, ciskamy dalej. Cholera. Dobra, lecimy. Przechodziłem koło grzybów, więc chyba idę dobrze. Chyba, albo to nie te grzyby. Ała, a nie to głód, dobra. Nie jest tragicznie. Oho, fajnie, znalazłem czyjś crafting. Tylko, że crafting mi się teraz na nic nie zda, a to jest niebezpiecznie. Tutaj się nie ginie od głodu, tyle wam powiem, że zostaje pół HP. Tylko, że pół HP troszeczkę słabo mnie, mało mnie urządza. Powiem wam. Dobra, wybijam się tu. Wow, teraz mam, cholera, derta do obrony, jakby co? Jakby co, to mam derta. Mogę się bronić. Pewnie.
Cholera, nie wiem, czy nie poszedłem za daleko. Mogłem sprawdzić kordy, chociaż nie mogłem sprawdzić kordów, nie było jak. Jakbym miał otwarte wcześniej kordy przed tym, jak umarłem, to tak, ale teraz już nie. Cholera, czy ja byłem tu? Wydaje mi się, że tak, że to było tu. O, świnia, daj mi żarcie. Jak ją zabiję, to da mi żarcie, nie upieczone, ale zawsze żarcie, nie? O, zombie idzie. Cholera. Cholera, ała, nie wiem czy to... Dobra, czekajcie, zjem sobie, żeby mnie nie biło. Tam jest, dobra. Mi się wydaje, że ja zginąłem gdzieś tutaj. Ale głowy nie dam, chociaż jestem pewny na 90%. 90% to całkiem dużo. Mam nadzieję, że tutaj nie ma innych pająków. Cholera, chyba jednak nie byłem tutaj. Muszę wejść na TT. Czekajcie, to było tu. To było tu. To było tu. Gdzieś sobie tutaj umarłem. Chociaż to może nie było tu. Cholera, to chyba było gdzie... O, fuck! To chyba było gdzie indziej. Niestety, cholera, trudno będzie to znaleźć. Bardzo trudno będzie to znaleźć. No ale cóż, mam nadzieję, że jednak uda mi się to znaleźć. No trudno w sumie powiedzieć, czy mi się uda, czy nie. Mam nadzieję, bo byłoby fajnie, bo tam strasznie dużo rzeczy. Najbardziej to mi szkoda jedzenia. Nie szkoda mi strzał ani nic, ale jedzenia mi strasznie szkoda. Tam było z 20 sztuk mięsa upieczonych. Plus do tego jeszcze strasznie dużo kurczakowego, bo było... Te 20 to było przecież te wieprzowe. Wieprzowinka upieczona, fajnie, super ekstra. O, to było chyba tu. To było tu chyba. Oj, chyba tak, dobra. Ale było jeszcze dużo, dużo drobiu. Też upieczonego, więc fajnie. Fajnie się miałem, tylko szkoda, że zginąłem. To pewien problem. Cholera. Teraz nie pamiętam, ale szedłem chyba tędy. Chyba. Cholera. Wszystkie lasy są takie same. Wszystkie lasy takie same. Właściwie to tak naprawdę mógłbym zatrzymać nagrywanie, odpalić sobie, zobaczyć gdzie byłem, tylko że... Niestety przez ten czas... Przewrót? What the fuck? Czy ja robię prze... Aha! Rozumiem! Co jakiś czas teraz robię przewrót, bo mam akrobatykę i nie dostaję wtedy obrażeń od upadku. Fajnie. A to bardzo fajnie, nie wiedziałem, że to tak będzie. Nie! Minutę mam! Mam minutę! Mam minutę, mapa zostanie oczyszczona za minutę. Nie róbcie tego, nie czyść. O fuck, o fuck, o fuck, o fuck. Creeper mnie goni. Wbijam tu. Cholera, cholera. Dobra, wbiłem. A! No zajebiście, zajebiście, dobra. Cóż, ile nagrywam? 18 minut. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to by było na tyle w tym odcinku. W ogóle, czy ja mam coś w skrzyni? Nie mam nic w skrzyni, wiecie co? Polecę sobie do domku, home, home, już na pewno nie zdążę, niestety, trudno, dobra. No dobra, ewentualnie mógłbym coś jeszcze tutaj porobić, ale szczerze mówiąc nie mam pomysłu, więc nakopię sobie jedzenia, nakopię sobie jedzenia, jak to w ogóle brzmi, kozacko. Dobra, lecimy sobie w takim razie. Pokopiemy to jedzenie. Ja już nie mam pomysłu, co ja bym tutaj miał robić w tej grze, więc no ten odcinek też skończymy tutaj. W następnym odcinku myślę, że coś może ewentualnie zbudujemy, chociaż coś tam miałem budować. Może poszerzymy farmę arbuzów, ewentualnie też znowu pójdziemy na jakąś wyprawę, ponieważ wyprawy bardzo lubię. O, już wiem, co zrobimy w następnym odcinku. W następnym odcinku udamy się do Endu poexpić i powykonywać misje, ponieważ quest po prostu... Tak, Spider. Zostało mi 11 pająków do zabicia, więc no całkiem już mało, więc fajnie. Fajnie, że zostało mi tylko 11. Przyjdziemy, zabijemy i pójdziemy. Dostanę za to jakiegoś expa na pewno. Mam nadzieję, że dużo, bo 50 pająków to naprawdę trudny quest. Trudny, pracochłonny, czasochłonny i w ogóle. Więc widzicie, ile już go robię. Już z miesiąc już go robię. Dobra, mam prawie 2 staki arbuzów, to fajnie. To fajnie. Górnictwo? Można tak... Górnictwo. Co to mi robi? Aha. Nie, czekajcie. Zablokowane do poziomu 250 plus skill. Co? Czy ja sobie zresetowałem to? Nie. Nie. Current XP. A, fajnie. Fajnie.
Blast Mining? Co to w ogóle jest? Ciekawe. Co on tam jeszcze napisał? Górnictwo MC po prostu, ukośnik MC, a to co to jest? Nie, po prostu scoreboard, no nieważne. W każdym razie to by było na tyle w tym odcinku. Tak, kończymy odcinek, zostawiamy sobie tutaj oczywiście jedzonko. Jeszcze pójdę sobie, nie wiem, gdzieś tutaj spaść, żeby mi wzięło jeszcze więcej expa do akrobatyki, więc fajnie. I to by było właściwie na tyle w tym odcinku, więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, lajkowania Facebooka oraz oceny filmu i wielkie dzięki za oglądanie. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!